Złoto osiągnęło rekordowy poziom, Bitcoin przekroczył 40 tysięcy po raz pierwszy od zeszłego roku, a amerykańska giełda zamknęła się na zielono piąty tydzień z rzędu. No, w dzisiejszym materiale podsumujemy bieżącą sytuację fundamentalną panującą w Europie i USA, by następnie na tej podstawie przygotować scenariusze dla eurodolara najbliższe dni. No, ale oprócz eurodolara spojrzymy jeszcze na wykresy złota oraz ropy. Jerome Powell nie mógł nic powiedzieć Christopherowi Wallerowi, który mówił o ekspansji monetarnej. Wypowiedzi prezesa Fed, że stopa funduszy federalnych będzie ograniczać wzrost gospodarczy i że jest za wcześnie, aby mówić o łagodzeniu polityki pieniężnej, no nie zrobiły raczej wrażenia na inwestorach. A amerykańska gospodarka, no oczywiście się ochładza. Inflacja zwalnia do najniższego poziomu od kwietnia 2021. Indeksy giełdowe w USA rosną, a w większości przedstawiciele FOMC no, mówią o utrzymaniu stopy funduszy federalnych na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas. No ale kurs euro-dolara wciąż spada. Wszystko przez właśnie procesy deflacyjne z drugiej strony, czyli w strefie euro, które postępują znacznie szybciej niż w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie ceny konsumpcyjne spadły do 2,4% rok do roku, co oczywiście no, jest to najniższym poziomem od czerwca 2021, a w ujęciu miesięcznym liczba ta również spadła. No tu z kolei też mamy informacje od przedstawicieli ING, którzy twierdzą, że szanse na rychłe zwycięstwo EBC nad inflacją aktywnie rosną i deklarują, że Europejski Bank Centralny jako jeden z pierwszych rozpocznie ekspansję monetarną. A tu właśnie już rynek instrumentów pochodnych przewiduje, że stanie się to w kwietniu i z 50% prawdopodobieństwem już nawet w marcu. Mówimy to o 2024 roku. Instrumenty pochodne sygnalizują obniżkę stopy depozytowej z 4 do 3% i dają 70% prawdopodobieństwa jej spadku do 2,75% w 2024. No czyli właśnie, no, jak euro-dolar ma nie spadać w takich warunkach? Dodatkowo wypowiedzi Johna Williamsa pomogły niedźwiedziom na euro-dolarze. Tu prezes z kolei nowojorskiego Fedu stwierdził, że właściwe jest utrzymanie właśnie kosztów kredytu na niezmienionym poziomie przez dłuższy okres, czyli co oczywiście mówi większość członków FOMC. I aby w pełni przywrócić równowagę podaży do popytu oraz właśnie przywrócić inflację do tych mitycznych już 2%. Przewiduje, że PCE spowolni do 2,25% do końca 2024 i zakotwiczy się w pobliżu celu w 2025 roku. No ale z drugiej strony inwestorzy no, mają prawo nie wierzyć w to, co mówią urzędnicy Fedu, no bo około 2 miesiące temu FOMC przewidywało wzrost indeksu PCE do 3,3%, a inflacji bazowej do 3,7%. No a w październiku dane były 3 i 3,5% odpowiednio. No i jeśli tempo wzrostu pozostanie takie samo, bazowe PCE zakończy rok na poziomie 3,3%. A tym samym gwałtowne spowolnienie inflacji w Europie, zwiększone szanse na ekspansję monetarną EBC oraz wypowiedzi Johna Williamsa no, ostudziły zapał byków na euro-dolarze. No i tu jeśli Jerome Powell ma rację i konsekwencje agresywnego ograniczenia monetarnego no, dopiero zaczynają odbijać się na gospodarce, no to recesja zmusi bank centralny do poluzowania polityki pieniężnej. No i jeśli szef Fedu się nie myli, obniżenie inflacji do 2% przy silnym wzroście PKB nadal będzie prowadzić do ekspansji monetarnej, czyli no, obniżek, ponieważ właśnie stopy realne będą zbyt wysokie, aby gospodarka mogła je udźwignąć. No co trochę może nam brzmieć nielogicznie, ponieważ no, jak mogłoby ich nie udźwignąć, skoro PKB mocno by rosło. Ale odłóżmy to na bok, bo to jedynie co można dodać to oczywiście, że taki scenariusz oznaczałby silny wzrost gospodarczy w dłuższej perspektywie. No i wracając do EBC, no właśnie z kolei Europejski Bank Centralny najprawdopodobniej, jak wspomnieliśmy, jako pierwszy złagodzi politykę pieniężną, czyli zacznie cykl obniżek, umożliwiając sprzedaż euro w stosunku do swoich odpowiedników z grupy G10 z wyjątkiem właśnie dolara amerykańskiego. Spadek dolara no, wynika ze wzrostu indeksów giełdowych w USA, spadku rentowności obligacji skarbowych i poprawy właśnie globalnego apetytu na ryzyko, więc
No, znów jest to sytuacja, w której ciężko ocenić, kto tutaj jest na, można powiedzieć, bardziej straconej pozycji. Dlatego jeśli wzrosty na amerykańskiej giełdzie ustaną, zasadnym będzie wejście w krótkie pozycje na eurodolarze, a z drugiej strony, jeśli będą kontynuowane, wtedy to stanie się podstawą do otwarcia longów. No, moja prognoza to konsolidacja w pary, póki co w przedziale 1.08.1.1. No i takie do tej pory, shorty od góry i longi od dołu. A w kwestii wykresu złota, to szybko właśnie przejdziemy do złota i do ropy, no tu przebiliśmy dwa wsparcia na 2070 i 2049. A w tym momencie rynek wpada w lekką korektę, więc longi byłyby adekwatne do poziomu 2020 i 2008. Jak przebijemy i przetestujemy właśnie te poziomy od dołu, tą strefę, no wtedy jest to znak na wyjście z pozycji oczywiście. Na wykresie ropy trend wygląda na to, że zmienia się na spadkowy. I tu mamy przebicie wsparcia na 72,60, znów pozwoli nam na otwarcie shorta z celem na 69,70. I to by było na tyle w tym materiale. Dzięki wielkie za uwagę. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie tutaj zawarte analizy są to jedynie opinia autora, a nie porada inwestycyjna w rozumieniu prawa. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia do następnego.